Dzień dobry Państwu. Otwieram 24. sesję Rady Powiatu w Radomiu. Witam Państwa radnych, witam starostę, zarząd, witam mieszkańców powiatu radomskiego na 24. sesji Rady Powiatu w Radomiu. Dzisiejsza sesja odbędzie się w trybie korespondencyjnym. Nagranie obrad jest udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszam Państwa do śledzenia obrad. Informuję, że propozycja porządku obrad została Państwu radnym przesłana w ustawowym terminie. Porządek przewiduje w godzinach od 8 do 9 głosowanie korespondencyjne nad przyjęciem. Pierwsze, porządku obrad. Punkt 2, protokołu poprzedniej 23. sesji Rady Powiatu w Radomiu. Punkt 3, informacji na temat realizacji programu budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2020. Punkt 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Druk numer 1. Punkt 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowy Instytut Kultury i nadaniu jemu statutu. Druk numer 2. Punkt 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok. Druk numer 3. Punkt 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Krzanowicach. Druk numer 4. W punkcie 8 będzie podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 160 /15/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej powiatu radomskiego. Druk numer 5. Punkt 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Druk nr 6. Szanowni Państwo, następnie w punkcie 10 w godzinach od godziny 9 do 12 nastąpi odbiór materiałów od radnych i dostarczenie ich do Przewodniczącego Rady. Punkt 11 to stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie 12 w godzinach od 12 do 13 nastąpi ustalenie wyników głosowania. Około godziny 13 w punkcie 13 zostaną przedstawione wyniki głosowania. Punkt 14 to informacja starosty o pracy zarządu między sesjami Rady Powiatu. Punkt 15 wolne wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych. Szanowni Państwo, projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszej sesji oraz karty do głosowania otrzymali Państwo radni wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Informuję, że projekty uchwał były opiniowane przez merytoryczne komisje. Opinie wszystkich projektów uchwał są pozytywne. Informuję ponadto, że nie wpłynęły żadne poprawki do przedłożonych projektów uchwał. W związku z tym głosujemy uchwały zgodnie z przedłożonymi projektami. Bardzo proszę, żeby każdy z Państwa radnych oddał głos na kartach, które otrzymał. Aby głos był ważny, karty należy podpisać. Głosujemy do godziny 9. W godzinach od godziny 9 do 12 karty z przeprowadzonych głosowań będą od Państwa radnych odbierane przez kierowców starostwa do tego upoważnionych. Szanowni Państwo, zatem przystępujemy do głosowania. Do godziny 12 ogłaszam przerwę w transmisji 24. sesji Rady Powiatu w Radomiu. Dziękuję bardzo. Wznawiam obrady 24. sesji Rady Powiatu w Radomiu. Witam Państwa ponownie. Informuję Państwa, że w dzisiejszej sesji wzięło udział 23 radnych na ogólną liczbę 27. Stwierdzam prawomocność obrad.
Karty do głosowania zostały mi dostarczone. Wszystkie głosy zostały policzone. Przedstawię teraz wyniki głosowania. Informuję, że w głosowaniu nad przyjęciem porządku 24. sesji Rady Powiatu w Radomiu wziął udział 23 radnych, 23 głosowało za. Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z poprzedniej 23. sesji Rady Powiatu w Radomiu wziął udział 23 radnych, 23 było za. Protokół został przyjęty. W głosowaniu nad przyjęciem informacji na temat realizacji programu budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2020 wzięło udział 23 radnych. 23 radnych głosowało za. Stwierdzam, że informacja została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 wziął udział 23 radnych, 23 głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowy Instytut Kultury i nadania jej statutu wzięło udział 23 radnych w głosowaniu. 21 radnych głosowało za, 2 osoby się wstrzymało od głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W głosowaniu nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok, w głosowaniu wzięło udział 23 radnych, 23 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach wzięło udział 23 radnych. 23 radnych głosowało za przyjęciem statutu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 160/15/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Radomskiego wzięło udział 23 radnych. 23 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok wzięło udział 23 radnych, 23 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok została podjęta jednogłośnie. Informuję, że imienne protokoły z przeprowadzonych dzisiaj głosowań niezwłocznie zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Przystępujemy do realizacji 14 punktu porządku obrad. Informacja starosty o pracy zarządu między sesjami Rady Powiatu. Informuję Państwa, że wszyscy radni otrzymali informację starosty w formie pisemnej. Nikt nie wnosił uwag do informacji starosty do pracy między sesjami Rady Powiatu. Przystępujemy do realizacji 15 punktu porządku obrad. Wolne wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych. Nikt nie złożył z Państwa radnych żadnych zapytań, interpelacji ani oświadczeń. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 24. sesję Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.